Cześć kochani, dziś zapraszam Was na filmik, w którym odpowiem na Wasze pytania, które zadaliście mi pod przedostatnim filmikiem. Także zaczynajmy. Pierwsze pytanie od Kasi Szepczyk. Jak podoba Ci się kierunek studiów, uczelnia? Powiem Ci kochana, że kierunek studiów podoba mi się naprawdę bardzo, bardzo mocno. Jeśli chodzi o uczelnię, to powiem Ci, że tak średnio. Wybrałabym teraz na pewno inną. Kolejne pytanie. Jak znajomi zareagowali na to, że nagrywasz? Myślę, że tak normalnie. Moim zdaniem każdy ma swoje hobby. Jedni łowią ryby, drudzy jeżdżą rowerem, trzeci grają w gry, to ja nagrywam. I raczej wszyscy to tak normalnie przyjęli. Oczywiście nie wszystkim znajomym mówiłam od razu, że o słuchaj, nagrywam filmiki i wstawiam to na YouTube. Niektórzy się po prostu sami dowiedzieli, gdzieś tam przez przypadek mnie znaleźli, ale wszyscy przyjęli to tak zwyczajnie, normalnie. Kolejne pytania. Masz jakieś plany na wakacje? Tak, mam. 1 sierpnia jadę do Łeby na cały tydzień nad morze i na pewno będziecie ze mną, bo będę nagrywała vlogi. Możesz zrobić serię codziennych daily vlogów. Oczywiście wtedy będzie taka seria z moich wakacji. Podzielę się nimi z Wami. Na bardzo kreatywne pytanie. Jakbyś musiała się gdzieś przeprowadzić, ale musiałabyś zostać w Polsce i nie mogłabyś wyjeżdżać, gdzie byś zamieszkała? Powiem Wam, że na pewno zamieszkałabym w Lublinie, bo znam to miasto, dobrze się tam czuję i myślę, że to byłby Lublin. Ile masz lat? Mam 21 lat. Co studiuję? Kosmetologię. I co bym chciała studiować? Kosmetologię. Jestem na tym kierunku, który mnie interesuje, więc nie zamierzam go zmienić. Światopogląd pyta mnie, po kim jesteś taka piękna? O, kochana, dziękuję. Nie wiem. Czy rozpoznają Cię ludzie? Powiem Wam, że nie wiem. Nie wiem, czy mnie rozpoznają, aczkolwiek miałam 2 albo 3 takie sytuacje, gdzie ktoś mnie rozpoznał. Właśnie raz w Lublinie osoba, która pisała mi ten pierwszy komentarz, na który odpowiadałam. I w mojej pracy przyszły dziewczyny i pytały się, włączyły mój kanał i pytały się, czy to przypadkiem nie jestem ja. Także zdarza się. Masz rodzinę czy kogoś w Radomiu? Bądź czy kiedyś będziesz? Nie mam tam rodziny i nie wiem, czy tam będę. Kiedyś tam przejeżdżałam przez tą miejscowość, aczkolwiek nie wiem, czy będę tam jeszcze kiedyś. Pewnie tak. I kolejne pytanie. Czy YouTube coś zmienił w moim życiu? Oczywiście, że zmienił. Daje mi bardzo dużo pozytywnej energii, dużo uśmiechu, także na pewno wprowadził w moje życie cząstkę takiej dobrej, pozytywnej energii. W jakiej miejscowości mieszkasz? To mieszkam w Chełmie. I tak, w jakim wieku miałaś pierwszego chłopaka na poważnie? Powiem Wam, że nie wiem na poważnie. Moim zdaniem to jest Daniel, bo już z nim mieszkam i to jest takie naprawdę na poważnie. Czyli jak miałam 18 lat. I gdzie najczęściej kupujesz ubrania? Powiem Wam, że to tak różnie. Nie mam jakiegoś takiego naprawdę ulubionego sklepu, do którego zawsze wchodzę i coś kupię. Farbowałaś kiedyś włosy? Tak, farbowałam kiedyś. Miałam takie jasne blond, teraz mam same końcówki pomalowane. Jaką youtuberkę, youtubera najbardziej podziwiasz, lubisz? Najbardziej podziwiam i lubię Nicolette P. Uwielbiam jej vlogi, wszystkie filmiki. Jestem naprawdę zawsze na bieżąco. Alice Vlog Channel. Jej daily vlogi to jest coś wspaniałego. Ja po prostu mam tak, że cofam się do tych starych jej daily vlogów i często je oglądam. I jeszcze bardzo, bardzo lubię Światopogląd. Naprawdę robi świetne filmiki. Co Cię skłoniło do tego, żeby zacząć nagrywać na YouTube? Powiem Wam, że zawsze chciałam to robić i jakoś w pewnym momencie swojego życia stwierdziłam, że to jest właśnie to i warto spróbować. I jestem z Wami. Jakie jest Twoje największe marzenie? Marzeń podobno się nie zdradza, bo się nie spełniają. Także Wam nie powiem. Jakbyś wylądowała na bezludnej wyspie i mogła wziąć tylko 4 kosmetyki, to jakie by były? 4 kosmetyki. Zabrałabym na pewno tusz do rzęs, płyn do demakijażu, krem z filtrem na pewno i balsam do ust. Te 4 rzeczy bym zabrała. Co sprawia, że czujesz się szczęśliwa? Na pewno moja rodzina, Daniel. To, że nam się naprawdę układa, wyjazdy różne, nagrywanie dla Was, Wasze komentarze naprawdę sprawiają mi tak ogromną radość. Ja, zarówno te pozytywne, jak i negatywne, bo widzę przez to, że jesteście ze mną, oglądacie mnie i tworzymy taką małą rodzinkę. Gdzie pracujesz? Myślę, że to taka bardziej sprawa prywatna. Niektórzy z Was wiedzą, bo mnie już widzieli.
Jaki jest Twój wymarzony zawód? To właśnie kosmetolog. Czy w przyszłości planujesz zorganizować spotkanie z czytelnikami? Chodziło pewnie Ci o widzów. Bardzo bym chciała, nawet nie wiecie jak bardzo, ale jeszcze nie mam chyba aż tak wystarczającej ilości widzów, żeby się z Wami spotkać. Jeśli chociaż 5 osób z jednego miasta chciałoby się ze mną spotkać, to wtedy myślę, że bym zorganizowała dla tych 5 osób na pewno coś. Bo naprawdę bardzo, ale to bardzo chciałabym Was poznać. Lubisz naleśniki? Oczywiście, że lubię, a szczególnie te słodkie z jakimiś owocami albo z Nutellą. Uwielbiam. Jak to jest nagrywać na YouTube? Powiem Wam, że normalnie. Każdy z nas to może robić, także to nie jest nic takiego innego. Tak zwyczajnie, siadasz do kamery, nagrywasz coś, później wrzucasz to do internetu i rozmawiasz z widzem. Sandra Panicz napisała mi: witaj kochana, mam takie pytanko. Jakie polecasz miejsce nad polskim morzem? Może masz jakieś sprawdzone, które bardzo Ci się podobało i może zdradzisz, gdzie się wybierasz w te wakacje? Ja nie mam takiego ulubionego miejsca nad morzem polskim, jestem dopiero drugi raz, także nie mam pojęcia, co mogę Ci polecić, ale myślę, że w wielu miejscach jest fajnie, coś wybierzesz, poszukaj na necie, może popytaj innych dziewczyn, które jeżdżą nad morze, a ja wybieram się do Łeby, także dam Ci znać, czy było na pewno fajnie. Byłaś u bierzmowania? Tak, byłam. Ja zadam jedno z tych popularnych pytań. Czy gdybyś dostała kopertę z datą swojej śmierci w środku, otworzyłabyś ją? Pozdrawiam. Również Cię pozdrawiam. Nie, nie otworzyłabym jej. Nie chciałabym wiedzieć, kiedy umrę. Zdecydowanie bym jej nie otworzyła. Od kiedy znacie się z Danielem? Znamy się już 3 lata. Jakbyś miała wyjechać na inną planetę i byś mogła wziąć tylko 2 rzeczy ze sobą, jakie rzeczy by to były? Zabrałabym lustrzankę i laptopa. Bym Wam wrzucała filmiki, jak jest na innej planecie. Czemu masz taki słodzi głosik? Nie wiem, nie mam pojęcia. Ja widzę, że bardzo dużo pytań jest tutaj o moje wakacje. Naprawdę bardzo dużo. Nawet wcześniej tego nie zauważyłam. Jak dbasz o swoje włosy? Powiem Wam, że ja jakoś specjalnie o nie dbam. Szampon, odżywka, jakieś tam, jeśli służę, to coś, żeby je ochronić i tyle. Jak najczęściej spinasz włosy? To do pracy mam zawsze warkocza, ewentualnie raz na jakiś czas mam kucyka, a w domu to na taką cebulkę tutaj na górze, koczka. Co robisz z nimi na noc? To albo mam rozpuszczone, albo związane w kucyka. W jakim wieku zaczęłaś się malować? W drugiej gimnazjum chyba zaczęłam malować rzęsy. A tak to nie pamiętam, szczerze mówiąc. Do jakiego liceum chodziłaś? Profil. Ja chodziłam na profil europejski. Grasz w gry komputerowe? Nie, raczej nie gram. Jak byś nazwała swoje dzieci? Dziewczynka i chłopczyk. Dziewczynkę nazwałabym Wiktoria, moja babcia się tak nazywa i bardzo mi się podoba to imię, a chłopczyka Alex. Czy chciałabyś mieć kolczyka w wardze, nosie, brwi i czy podoba Ci się ten styl? Powiem Wam, że o stylach się nie dyskutuje, jeśli ktoś to lubi, to super, ja jeśli bym chciała mieć, to już bym miała, ale nie, nie zamierzam sobie zrobić żadnego okolczyka. Myślisz o homoseksualistach? Mi to nic nie przeszkadza, to jest ich sprawa i nie mam nic do tego. Jakie jedzenie lubisz i ile go jesz? Nie wiem, jakie jedzenie. Różne jedzenie lubię, ale ze słodyczy powiem Wam, że lubię praktycznie wszystko i uwielbiam zielone kaktusy i jestem od nich uzależniona. Jak jesteśmy u Daniela, to ja co chwila chodzę do sklepu po zielonego kaktusa. Ile ich jem? Wolę chyba o tym nie mówić. I powiem Wam, że odpowiedziałam już na wszystkie pytania. W komentarzach piszcie mi, gdzie Wy się wybieracie na te wakacje i na ile jedziecie. I pozdrawiam Was wszystkich, buziaki. Pa, pa!